Cześć, witajcie z tej strony Rognas, serdecznie moi drodzy z takiego troszeczkę niecodziennego miejsca, bo jestem w wyciągniku marki Fendt, moi drodzy. Co to jest za model, to wam pokażę potem, ogólnie i troszeczkę z zewnątrz. A dzisiaj głównym tutaj punktem będzie niespodzianka od firmy Logitech. Mam tutaj takie wielkie pudło, o takie wielkie moi drodzy. Sprawdzimy, co tutaj mi wysłali. Oczywiście kosa jest, bo jakby inaczej. Teraz dajcie mi chwilkę na odpakowanie. Moi drodzy, naszym oczom ukazuje się w pierwszej kolejności myszka G903. Jest to myszka bezprzewodowa. Tak mniej więcej ona się tutaj prezentuje. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta, macie link w opisie. A teraz przejdźmy do rozpakowania dalszej części. Po rozpakowaniu, moi drodzy, dostajemy tutaj taki oto ładny zestawik. Coś pięknego. Jest tutaj zestaw klawiatury G512, myszka G502 oraz podkładka G640. Jak widzicie, jest to 7. rocznica. Tak wszystko wygląda mniej więcej w środku, moi drodzy. Mam tutaj podkładkę. Wybaczcie, ale w tym momencie już nie będę rozkładał, bo znajdujemy się w ciągniku. Więc troszeczkę będzie ciężko, do tego klawiatura oraz myszka. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie, aby sobie po prostu tam więcej danych technicznych sprawdzić. Wybaczcie, ale w tym momencie nie będę tego wszystkiego po prostu opowiadał, bo osoby zainteresowane zdecydowanie sobie będą chciały o tym więcej poczytać. Ja tymczasem, moi drodzy, dziękuję bardzo firmie Logitech za tutaj podesłanie nowego sprzętu. Na pewno będzie testowany. Być może jeszcze się pojawi kolejny filmik odnośnie takiej bardziej specyfikacji pokazania. Jeśli chcecie, dajcie znać, to taki filmik zrobię wam, pokażę, rozpakuję dokładnie, jak to wygląda, potestujemy sobie. W środku, moi drodzy, mamy jeszcze taką to karteczkę. Jak chcecie, to sobie teraz przeczytajcie, ja wszystkiego tego nie będę czytał. I przejdźmy może do według mnie czegoś, co najbardziej czekacie, czyli do samej prezentacji tego to ciągnika, co to za model i tak dalej. Zgadujcie już teraz w opisie i idziemy. Teraz, moi drodzy, może przejdziemy do części, na którą czeka pewnie większość z was, czyli do samego pokazania ciągnika, co to jest za model i tak dalej. Możecie już w tym momencie zgadywać. Ja wam pokażę tylko tyle. Podpowiem wam, że to jest duży Fendt. A jak duży, to zaraz zobaczycie. Moi drodzy, zanim przejdziemy jeszcze dalej, zachęcam was do zapoznania się z Logitech G-Hub. Jest to aplikacja specjalnie dedykowana do produktów Logitech G, dzięki której możemy właśnie sobie konfigurować naszą myszkę, czy to klawiaturę na przykład. Różne konfiguracje, podświetlenia i tak dalej, różne tryby. Moi drodzy, tak wygląda sama aplikacja Logitech G-Hub. Jak widzicie, tutaj po lewej jest moja myszka G502 Hero oraz po prawej klawiatura G513. Tutaj generalnie pokażę się wasze całe sprzęt, jaki macie właśnie Logitecha podpięty do komputera i co możecie w nim zmieniać i tak dalej. Dla przykładu wam pokażę, na przykład, jak to jest na klawiaturze, kliknijmy sobie na nią. Jak widzicie, aktualnie mam kolorowa fala. Tutaj macie taki mini podgląd, tak samo w rzeczywistości to wygląda. Tutaj możecie różne parametry zmieniać i tak dalej, jakieś animacje, style. Naprawdę, co chcecie robić. Tutaj możecie robić jakieś tam makra i tak dalej, przypisywać sobie tryby gier na przykład. Jest tego po prostu multum. Generalnie, co chcecie, to tutaj praktycznie ustawicie. Dla przykładu, pokażę taką jedną z fajnych opcji, Visualizer Audio. W tym momencie ja sobie puszczę muzykę w tle. I jak widzicie, zmienia nam się kolorki generalnie. Tutaj możecie sobie pozmieniać naprawdę na co tylko byście chcieli. Jest tego multum wyborów. Nie wiem, że chcemy żółty, to mamy żółty, nie? Możecie kolor też tła sobie poustawiać, jakieś te inne. Na przykład no takie. Chodzi o to po prostu te, które są tutaj nieaktywne, na przykład na biało, nie? Żeby było non-stop oświetlenie. Naprawdę tutaj możecie dużo rzeczy robić. To jest tylko kwestia właśnie waszego tutaj, podobania i tak dalej. Jest tutaj masa rzeczy, na przykład Echo Press. Będzie jakiś klawisz, on się w tej chwili poświetla, a potem znika powoli, jak widzicie. Naprawdę jest tego multum opcji. Może też tutaj właśnie oddychanie ustawić, jakieś kolorki konkretne. Nie wiem, czy zielony ktoś lubi, to może się na zielono ustawić. Także naprawdę jest tego multum tej opcji. W myszce też jest podobnie. W myszce możecie jeszcze między właśnie innymi DPI i nie tylko tam zmieniać. Tak naprawdę tylko wszystko od was zależy. Moi drodzy, zachęcam was do zapoznania się z pozostałymi produktami Logitech. Jak widzicie, w tym miejscu mamy tutaj naszą tą myszkę, to nam zniknęło, G502, tylko to jest akurat bezprzewodowa. Tutaj macie jedną z najnowszych klawiatur właśnie od Logitecha, mechaniczną na niskich przełącznikach. I tutaj jakieś słuchaweczki,
Także tutaj macie całą ofertę, macie kategorię, możecie sobie klikać, szukać. Macie też tutaj również kierownicę taką właśnie do zwykłej dojazdy, jak też i do farminga, będzie tutaj dalej. Możecie sobie przejść na przykład właśnie do tej klawiatury i macie wszelkie modele dostępne tutaj. Tutaj mamy na przykład tutaj G512 Carbon, czyli to jest ta klawiatura, którą właśnie wam dzisiaj pokazywałem. Możecie sobie w to wejść, klikamy dane techniczne i na sam dół nam tutaj zjeżdża właśnie. I jak sami widzicie, mamy wszelkie informacje o tym, dostępne funkcje i tak dalej. W międzyczasie też tutaj się kolejne funkcje przewijają, macie naprawdę dużo, dużo opisów. Także jeśli jesteście zainteresowani jakimiś produktami Logitecha, to zapraszam was serdecznie, macie naprawdę tutaj wielki wybór. Wystarczy tylko wejść, poszukać, a na pewno coś znajdziecie. Moi drodzy, to jest pędzik 927. Możecie posłuchać, jak on działa. Tutaj mamy jeszcze taką przyczepę, oto tutaj macie nazwę.